Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj będziemy testować, przejeżdżać, przeglądać, pokazywać trasę Gray Point. A to jest samochód, który uważam, że jest do niej najlepszy. Nissan Nismo R34. Trasa znajduje się w miejscu. W tym miejscu tutaj jest... tylko dla klasy A. Uważam, że Nissan Nismo nadaje się do niej perfekcyjnie, ponieważ ona ma dużo... dużo miejsc, krótkich odcinków prostych, miejsc, gdzie musimy bardzo zniżyć swoją prędkość i potrzeba ją szybko odzyskać. Nissan Nismo charakteryzuje się tym, że od 100 do 200 km na godzinę przyspiesza bardzo dobrze, ma bardzo dobrą przyczepność i wystarczająco dobrze skręca, żeby na tej trasie poradzić sobie perfekcyjnie. I moim zdaniem jest to właśnie najlepszy samochód do tej trasy i można tu osiągać nim bez power-upów naprawdę niezłe czasy. Jak widzicie, trochę interfejs mój gry jest duży, dlatego że gram na niższej rozdzielczości, a to dlatego, żebyście mogli wszystko dokładnie widzieć, ile power-upów zużywam i jak to wszystko działa, bo jak gram po prostu na pełnej rozdzielczości w grze, to ta czcionka jest mała i jeszcze później te wideo przeskalowuję do samego HD, nie Full HD, przez co w ogóle po prostu jakość filmiku spada. A teraz gram po prostu na samym HD i mi to wystarcza, zresztą nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o wygląd gry. Może troszeczkę bardziej się kontury rozjeżdżają, a tak to jest ok. No i ok, jestem na trybie single player. Ale to tylko dlatego, że miałem po prostu lagi na multi i nie mogłem grać normalnie. Dlatego muszę pojechać w tryb zwykły. Mam nadzieję, że to nie będzie wam zbytnio przeszkadzać. Wolę na multiku, bo po prostu widać lepiej wtedy, jak gram. Okej, ta trasa jest specyficzna. Nie każdy ją może lubić. Ja ją lubię bardzo. Jest to jedna z moich ulubionych. Musimy tutaj uważać na wiele zakrętów, na wiele przeciwności, jakie na nas czekają. Pierwsze okrążenie to będzie właśnie takie opowiadanie o tej trasie. Przejadę ją najlepiej jak potrafię. I no, tak jak mówię, jest tu sporo zakrętów. Sporo razy musimy hamować, ostro dosyć. A czasami po prostu wystarczy puścić gaz i potem znowu gaz do dechy i jechać. Nismo, jak mówię, nadaje się tu perfekcyjnie. No, no właśnie, nie ma tutaj aż tak ostrych zakrętów, a Nismo skręca wystarczająco dobrze, żeby je pokonać. Ponadto przyspieszenie. W tym samochodzie jest po prostu bardzo dobre, a szczególnie ruszanie. Jak widzicie, szybciutko mogłem zrobić pierwsze okrążenie. Ok, no to skupmy się na szczegółach. Pierwsze co, teraz trzymam się lewej strony. W tym momencie skręcam w prawo. Jadę chodnikiem, troszeczkę puszczam gaz i w lewo ładnie wchodzę w zakręt. Tu sobie tak wyskakuję, jadę mniej więcej środkiem. Nie wjeżdżam tam na lewą stronę, bo tam jest taka jakby lekka dziura. I trochę to hamuję. Teraz puszczam gaz. Ważne jest to, żeby tutaj nie skręcać zbyt mocno, zbyt raptownie. Bo wtedy może nas po prostu zarzucić i wywalić. Jak widzieliście, przed chwilą zrobiłem woodrida, ale jeszcze pokażę wam na następnym okrążeniu, gdzie dokładnie trzeba uderzyć, żeby tego woodrida pojechać dobrze. I tutaj elegancko jedziemy sobie tak. Teraz w linii prostej na dół, troszeczkę przez trawnik. I teraz tak, trzymamy się prawej strony, skaczemy, lekko puszczamy gaz, właściwie całkiem. I znowu gaz do dechy. I w ten sposób ładnie pokonujemy zakręt. Tu robimy ładny, duży łuk. W ten sposób.
I teraz znowu lewej strony. Odbijamy w prawo. Trzymamy się chodnika, puszczamy gaz, skręcamy, gaz do dechy. Jedziemy dalej. Unikamy dołka. Tego w tym miejscu tu. On troszeczkę nam prędkości zabiera, nie dużo, ale zawsze. I teraz staramy się utrzymać prosty samochód. Także operujemy gazem. I teraz tak. To jest ciekawa sprawa, specjalnie przyhamuję. Bo jakbyście... Pokażę wam, jak to z daleka wygląda. Te czopy i tak są daleko, nie dojadą. Jak uderzacie tutaj, w te miejsce, nie zrobicie dobrze wallride'a. Bo samochód się odbije, bo na pewno już często tak mieliście. Samochód się odbije i pojedzie tutaj. A to jest złe. Żeby zrobić dobrze tu wallride'a, trzeba zrobić tak. Jedziecie i kierujecie się od razu za ten filar. W to miejsce tu. I wtedy na pewno dobrze wallride'a zrobicie. Pamiętajcie, że podczas robienia wallride'a musicie skręcać maksymalnie koło w prawo, koła w prawo. Tutaj leciutko ścinamy i jedziemy po wygraną. W następnym przejeździe tradycyjnie pokażę wam, jak używać tutaj power-upów. Ale jeszcze powtórzmy ostatni odcinek. Trzymamy się prawej strony, nie za bardzo, żeby nie zahaczyć znaku. Puszczamy gaz, wchodzimy, operujemy lekko gazem i ładnie wychodzimy z zakrętu, z tunelu. Nismo jest do tego perfekcyjnie stworzone, do tej trasy. Dojeżdżamy na pierwszej pozycji. Ok, to następny przejazd z power-upami. Ok, tym razem wybrałem BMW GTS i startujemy. Specjalnie wziąłem ten samochód z mocnym litrem, bo tradycyjnie najlepiej właśnie pokazać na takim samochodzie, gdzie używać najlepiej power-upu. Czyli tak, tutaj troszeczkę gorzej pojadę. Używamy nitro do rozpędów. Wspaniałe lagi, nawet na takiej rozdzielczości, to jest Need for Speed Run. No ale nie będziemy się tym przejmować teraz. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Do rozpędów nitro. Tu już nam nitro jest niepotrzebne. Od razu myk. Pięknie wchodzimy. Dual ride, tak jak mówiłem. Za filarem. Elegancko. I tutaj wchodzimy sobie normalnie. Tak. Tu jeszcze nitra nie używamy. Tutaj kosimy pięknie. I za tą górką od razu używamy nitra. Uwaga, tutaj gdy wchodzimy w skrót. Aha, pięknie, power-upy nie działają na czas. No ale jakoś się udało. Mamy już prędkość maksymalną. Myk. Puszczamy gaz. Lekko hamujemy, gaz do dechy. Można by jeszcze tutaj użyć nitra, w sensie za tym wzgórzem, ale niekoniecznie, bo teraz i tak musimy skręcać. Także tak naprawdę na tej trasie okazji do użycia nitra jest niewiele. Dlatego ona jest taka fajna dla mnie, dlatego ją lubię. Bo można tutaj w Nismo naprawdę kosić. Ja tu wygrałem bardzo dużo wyścigów w Nismo. W klasie A właśnie. No nitro, 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 teraz nitro, już za późno. Nie działają power-upy, przepraszam, ale w tym momencie trzeba było użyć nitro. Pewnie zaraz się włączy w jakimś głupim momencie. Ale tam wcześniej, za tunelem, trzeba od razu walić nitro, zawsze. Piękne lagi, lubię to po prostu. No i dobra, za filarę, o! Wspaniale, wspaniale. Tak jest, to jest Need for Speed World. Cieszę się. Teraz tutaj elegancko wchodzimy, myk, myk. I znowu nitro używamy tu, tak jak wcześniej. Użyj się! Pięknie! Tym razem się użyło. No i to tyle. Tyle w zasadzie używamy tutaj nitra. W sumie chyba dwa nitra na okrążenie, tak? Dobrze liczę? A teraz mi to nie wyszło. Przejazd w GTS-ie mi dużo gorzej idzie. No ale mniej więcej mam nadzieję, że wiecie, gdzie nitra używać, prawda? Okej, okay. Dojeżdżamy na metę.
Także ja w sumie użyłem tutaj na te, no tak jak mówiłem, 2 nitra na okrążenie. Myślę, że to styknie, możecie jeszcze gdzieś tam wciskać, ale uważajcie, żeby nie wlecieć samochodem w bandę. Moim guście myślę, że te 2 nitra na okrążenie spokojnie wystarczą, żeby wygrać. Miałem nawet gorszy czas niż w Nismo. Dobrze, no to w zasadzie chyba tyle. Nie wiem, jak macie jakieś jeszcze pytania co do tej trasy, to już pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem na coś. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Zapraszam do mnie ponownie. Trzymajcie się, na razie, hej. We'll be right back.